Znalazłem i od wielu lat, mimo przeciwności, nieraz zmęczenia, ciężkich chwil, nie poddałem się i dzięki temu teraz mogę cieszyć się z tego złotego medalu olimpijskiego. Więc najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim się nie poddawać. Czasami trzeba zagryźć zęby, jakiś trudniejszy okres w naszym życiu pojawia się, ale zawsze po tej ciężkiej chwili przychodzi również przychodzą dobre momenty. Trzeba po prostu wierzyć w siebie, w swoje siły, ciężko trenować, no i dobrze się bawić przy tym.